Witam Was bardzo serdecznie na przepięknych Malediwach. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać ten zakątek z trochę innej perspektywy, bo pewnie wyobrażacie sobie, że Malediwy wyglądają właśnie tak. Warto jednak wiedzieć, że wcale tak nie musi być. Wielu myśli, że aby znaleźć się w tym miejscu, należy zapłacić nie wiadomo ile pieniędzy, że tylko i wyłącznie bogacze mogą tu przybywać, że trzeba mieć tysiące, setki tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, aby znaleźć się w tego typu, jakby to nazwać, raju. Ale wcale nie. W dzisiejszej dobie, aby podróżować, wystarczy trochę pogłówkować. Wcale nie trzeba nie wiadomo jakich pieniędzy zarabiać. Oczywiście trzeba je mieć, ale zdecydowanie dzisiaj łatwiej znaleźć się w tego typu raju. Może zacznę od zalet, jeżeli chodzi o same Malediwy. Z pewnością są to puste plaże, nie ma tutaj tłoku. Można wypocząć, można się zrelaksować. Naprawdę jest to fajny kierunek dla par. Można spędzić naprawdę piękny miodowy miesiąc, walentynki, cokolwiek kto sobie wymarzy. No a przede wszystkim można tutaj po prostu spędzić swoje wakacje. I uważam, że jeżeli ktoś miał ciężki rok, dużo stresu, to tutaj może odnaleźć spokój. Może skorzystać z różnych atrakcji, które wcale też nie muszą być drogie. Jedyna, że tak powiem, wada to jest taka, że na lokalnej wyspie panują pewne zasady. Trzeba pamiętać, że Malediwy to kraj, gdzie mieszkają muzułmanie. Oczywiście nie chodzi tutaj, aby kogoś dyskryminować i mówić, że muzułmanie są źli, absolutnie. Chodzi jedynie o fakt, żeby mieć świadomość, że znajdując się na wyspie lokalnej, trzeba dostosować się do pewnych reguł, które panują na wyspie, a wśród ludzi zamieszkujących tą wyspę, no nie wszystko będzie takie jak dla nas. Oczywiście ci ludzie utrzymują się z turystyki i nie będę ukrywać, że no, dzięki turystom mają pieniądze, mogą cieszyć się życiem, jakie mają. Ale mimo wszystko należy zachować pewien respekt i ja sama nawet nie wiedziałam, wybierając się po raz pierwszy na Malediwy, że mieszkają tu muzułmanie i że na wyspach lokalnych będzie znacznie ciężej poruszać się na przykład w stroju kąpielowym. Oczywiście są plaże takie jak ta, są też inne plaże dookoła tej wyspy, na której się znajduję. Zaraz opowiem wszystko na ten temat. Są plaże, na których oczywiście można się opalać w kostiumie kąpielowym, nie ma z tym problemu, ale należy pamiętać, że opuszczając plażę, no lepiej przyodzieć coś, co zakrywa nasze ramiona czy nogi i żeby nie wybierać się w kostiumie kąpielowym do pobliskich sklepów. Wyspa, na której się znajduję, to wyspa Difushi. Wcześniej miałam już okazję być na Malediwach, była to wyspa Hura, ale muszę stwierdzić po tych 4 latach, bo jestem tutaj drugi raz po 4 latach, że no, to miejsce się zmienia. Muszę powiedzieć, że wiele miejsc, które były spokojniejsze, stają się bardziej turystyczne, ale nadal uważam, że Malediwy są na tyle fajne, że można sobie wybrać wyspę taką, gdzie jeszcze tych ludzi, w sensie, że nie ma tylu ludzi, aby cieszyć się spokojem. Bo wiadomo, jak Tajlandia, Kambodża, już takie miejsca, nie dość, że są tanie, to jeszcze zdobywają popularność i no każdy się tam wybiera, a szczególnie, tak jak wspomniałam, w dobie dzisiejszej turystyki, gdzie już sami planujemy sobie podróże, ludzie po prostu okupują świat. Kiedyś ktoś mi powiedział, jak wrzuciłam zdjęcie z Malediwów, że photoshopuje wodę. Aczkolwiek, no, musicie sami zobaczyć, czy to jest Photoshop. Nie. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o samą lagunę, o wodę, o ocean, moim zdaniem jest top 1 na świecie. Nigdy w żadnym miejscu, czy to na Zanzibarze, czy to w Tajlandii, czy to w Kambodży, nie widziałam tak pięknej wody, jaka jest tutaj. I to też jest jedna z zalet Malediwów, że po prostu miejsce jest przepiękne i chyba
chyba nie widziałam piękniejszego miejsca, jeżeli chodzi o kwestie plaż, o piasek, o to wszystko, co po prostu otacza mnie obecnie dookoła. Jak tanio tutaj dolecieć? Taniej, może nie tanio, ale taniej. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, znajduje się na wyspie Lokandii. Tam w oddali znajduje się resort. To jest taki przykład. W tego typu resortach, gdzie widzicie te domki na wodzie, bungalowy, ekskluzywne jacuzzi w willach, wszystko to, co prezentują biura podróży w większości, bo przeważnie biura podróży nie oferują wycieczek na wyspy lokalne, a typowo na tego typu wyspy, gdzie są resorty. Trzeba przyznać, że za dobę trzeba naprawdę nieźle zapłacić. No, ale w mojej opinii wcale nie musi być to resort, dlatego też znajduje się na wyspie lokalnej. No, ale oczywiście, jeżeli ktoś chce pobyć w luksusowym środowisku, to można się na tego typu wyspę wybrać, gdzie są tylko domki, gdzie plaża jest prywatna, gdzie nikt ci nie powie, że jesteś w bikini, nikt ci nie powie, że masz się przyodziać w ciuchy, możesz sobie po prostu dowoli obracać się wokół własnej osi, chodzić dookoła wyspy, ponieważ te wyspy z resortami są przeważnie bardzo, bardzo małe, jeszcze mniejsze niż te lokalne, chociaż Tifuji też jest małą wyspą. Także tak to wygląda. Muszę przyznać, że w moim przypadku wygląda sytuacja trochę inaczej, ponieważ jako, że jestem załogą, mam zniżkowe bilety i te ceny wyglądają dla mnie inaczej, jeżeli chodzi o przelot samolotem. No a po drugie, mieszkam w Omanie, więc z Omanu tutaj to są 4 godziny. No i jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie, o ludzi, którzy nie mają powiązania z lotnictwem, a chcieliby się tutaj wybrać, no połączenia z Polski to mogą to być na przykład liniami Qatar Airways, Emirates. I jeżeli uda Wam się zabukować te bilety wcześniej, jeżeli nie jest to oczywiście last minute, może naprawdę w fajnej, rozsądnej cenie znaleźć bilety, nawet i za 1500 1300 zł, bo się zdarzało, że sama szukałam nie dla siebie, ale dla kogoś. I jeżeli ten termin jest po prostu dłuższy i możemy zaplanować te wakacje z wyprzedzeniem, to naprawdę można znaleźć fajne bilety. A jeżeli chodzi o oczywiście zakwaterowanie na wyspie, można znaleźć przeciętne, można znaleźć trochę lepsze i takie najlepsze, gdzie naprawdę będzie fajny widok, będzie bardzo dobre jedzenie, do wyboru, do koloru, prawda? No niestety pieniądze grają tutaj rolę, ale naprawdę można tu się przespać już, mogę powiedzieć, że od 70 dolarów, 60 dolarów, też w zależności, kiedy zabukujecie sobie hotel, hostel. Gdzie szukam hostelu, hotelu? Booking.com to jest, że tak powiem, moja ulubiona strona. Tam szukam różnych domków, różnych hoteli, hosteli, gdziekolwiek lecę, ponieważ no, na tego typu hostele i hotele nie mam zniżek. Na pewno chcielibyście wiedzieć, co tu można robić. Będę bardzo szczera. No, wyspa tego typu jest przeważnie na kilka dni. Znaczy, żeby spędzić tutaj miło czas i fajnie, i tak, żeby się nie nudzić, no to powiedziałabym, że no, max tydzień to jest naprawdę full wypas. Ja tu jestem 12 dni, ale z różnych względów, jeżeli chodzi o ten zakątek ziemi, no to jest naprawdę taki typowy zakątek, gdzie można wychillować, poopalać się, sex on the beach, słuchajcie, z alkoholem, no nie, niekoniecznie. Alkoholu nie dostaniecie na lokalnych wyspach, są one, alkohol jest tylko zapewniony w resortach, tam gdzie no niestety jest najdrożej, jeżeli chodzi o pobyt, bo tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o resorty, za noc, słuchajcie, no jest taka rozbieżność, że za noc możecie nawet zapłacić i 3000 dolarów, powiedzmy, przedział pomiędzy tymi domkami jest od 700-500 dolarów za noc w górę. Jeśli ktoś lubi sporty wodne, no to na pewno można sobie tutaj wynająć skuter wodny, można zrobić kurs nurkowania, można sobie pozwiedzać wyspę, można popłynąć na kolejną wyspę, bo tych wysepek jest tutaj bardzo dużo. Przypominam, Malediwy to archipelag, więc jest to skupisko wysp. Co można jeszcze zrobić? Można popłynąć na taki tak zwany sandbank. To jest, jakby to opisać, jest to piasek. W sensie jest woda dookoła i piasek. No, można tam zrobić sobie piknik.
się Nadi Fushi. Nadi Fushi można dostać się z lotniska. Przypominam, że lotnisko to też wyspa, na którym się ląduje. Z tego lotniska można wziąć sobie transfer łódkowy albo lokalną łódką, ale to raczej, przepraszam, nie z lotniska, a ze stolicy Male, czyli trzeba najpierw dopłynąć do Male, a następnie wziąć łódkę lokalną, gdzie naprawdę moim zdaniem to się opłaca, tylko że jest to po prostu dłużej. No ale kosztuje tylko 2 dolary, więc jesteś w stanie się przemieścić no dłużej, ale taniej. Jeżeli chcecie się dostać w przeciągu 45 minut, bo jest to opcja dla tych, co naprawdę są niecierpliwi i chcieliby się znaleźć tutaj szybciej, no to można wynająć sobie łódkę, tutaj powiem, wspomnę firmę Altec. Altec Dash, ta firma zabiera tutaj na Nadi Fushi, są te łódki o różnych godzinach w zależności od dnia tygodnia. Akurat jestem przy firmie, która tutaj dopływa z lotniska albo z Male. Tak jak mówiłam, nazywa się Maltec Maldives, macie też numer WhatsApp, możecie się skontaktować. A tak swoją drogą, jeżeli chodzi o samą wyspę, to też zamierzam Wam ją pokazać. Jak wyglądają ludzie, jak przebiega tutaj życie. Życie tutaj jest proste, moim zdaniem, na moje oko. Wiele tutaj się nie dzieje. Ludzie żyją... po pierwsze, no czas płynie wolniej. Ludzie żyją sobie tutaj z dnia na dzień. Powiem szczerze, że moim zdaniem ta profilaktyka, jeżeli chodzi o zdrowie i tak dalej, no to trochę tutaj ciężej z tym wszystkim, ponieważ aby dostać się do szpitala, w ogóle ludzie latają na operacje na Sri Lankę, bo moim zdaniem tutaj te szpitale no nie są za najlepszej, że tak powiem, nie tyle jakości, ale no z tego co słyszałam, nie jest, jeżeli coś się wydarzy, to po prostu najlepiej udać się na Sri Lankę z jakimś poważniejszym przypadkiem. Także trzeba wziąć pod uwagę ubezpieczenie zdrowotne. Nie bądźcie wariatami, zawsze to wspominam. Pamiętajcie, aby wszędzie, gdzie jest słońce, gdzie jest powyżej 30 stopni, tak jak na Malediwach, zabierać ze sobą kremy. Kremy z filtrem. 50 naprawdę czasami nie pomaga. A szczególnie dla ludzi, którzy są biali, jak ja. Pół biedy, jeżeli karnacja jest ciemniejsza. No ale przyleciałam tutaj, spaliłam się solidnie, więc należy pamiętać, że krem to naprawdę dobry przyjaciel. Czasami nawet setka to jeszcze lepszy przyjaciel. Teraz już jest znacznie lepiej, ale za pamięci. O, trochę tutaj ciemno. A tak mieszkają lokalni. Znajdujemy się w tej takiej wiosce. Domy wyglądają trochę jak toalety. Oczywiście nie obrażając nikogo. Takie było moje pierwsze wrażenie. Wiele też pytało, jak duża jest wyspa. Więc powiem, że wyspa nie jest duża. Ale im bardziej w głąb, tym brudniej. No gdzieś ci ludzie muszą składować te śmieci i to na Malediwach jest główny problem. Gdzie można... właśnie składować śmieci. Jest nawet oddzielna wyspa, na którą te śmieci się niestety wywozi. A jeśli chodzi o te właśnie ładne zakątki, tutaj no to przeważnie one są tam, gdzie przyjeżdżają turyści.
się znajduje. Jest prosto przy plaży, przy oceanie. Mam chyba najlepszy widok, jaki był możliwy. Hotel nazywa się Rashuhiya. I jeżeli chodzi o mnie, to za 8 dni wydałam tutaj z mamą $587. Fakt jest taki, że wziąłam sobie najlepszy widok, a czy w sensie spokój z najlepszym widokiem, więc musiałam trochę dopłacić. Czyli total wyszedł mnie $667? Coś koło tego. Teraz pokażę Wam, co można zjeść na wyspie i za ile. Mniej więcej. To jest tylko przykładowa karta menu z mojego hotelu, w którym przebywam. O, z takim widoczkiem. No więc tak. Mamy sałatki za $7. Co tu jeszcze jest? Za 12, 14, w zależności jaka. Sałatka Cezar $13. Kanapki $9, $7, $10. Steak sandwich. Są też śniadania. Azjatyckie dania. Przeważnie trzeba liczyć, że tak do $15 trzeba wydać. No, w zależności oczywiście za osoby, tak? Są też wrapy, jest pizza. Aczkolwiek czasami bywa tak, że na wyspie po prostu wielu rzeczy brakuje. Nie są uzupełniane te wszystkie składniki, które są potrzebne do robienia tych potraw.